Witam Państwa serdecznie na kolejnym śniadaniu z boksem w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego. W tym cyklu programów przypominamy nasze wspaniałe gwiazdy, jeśli chodzi o pięściarstwo olimpijskie, mistrzów olimpijskich, zawodników, którzy wpisali się złotymi zgłoskami do historii polskiego boksu. Dziś będziemy mówili o Marianie Kasprzyku. Witam serdecznie naszego znakomitego eksperta Janusza Pinderę. Witam serdecznie. Marian Kasprzyk urodził się w Kołomani w województwie, w rejonie świętokrzyskim. Później losy jego i jego rodziny rzuciły do Niemiec w czasie II wojny światowej. Zgadza się. Urodził się w 1939 roku, dokładnie 22 września. Kołomań, Kielc. Później ojciec został już chyba pierwszym na początku wojny zabrany na roboty do Niemiec. Natomiast on wraz jako maleńkie jeszcze wtedy dziecko dołączył wraz z rodziną, bodajże chyba miał niespełna 2 lata. To pan Marianek mi opowiadał, a przepisy wówczas były takie, że nie wolno było właśnie dzieciom opuszczać kraju poniżej 2 lat, więc był przewieziony w walizce. Do Rzeszy. Tak, do Rzeszy, do miejscowości Freustadt, gdzie tam u Bauera rodzina spędziła całą wojnę, prawda, pracując. Później wrócili na krótko do Kołomania, aby przenieść się do Ziembic, gdzie ojciec miał pracę. Tam była mocna sekcja, jak na tamte czasy, bokserska, bo tam walczył m.in. Tadeusz Walasek, później ten nasz znakomity pięściarz, dwukrotny medalista olimpijski. Marian Kasprzyk mówi, że w tamtym czasie zdecydowanie bliższa mu była piłka nożna. Grał bardzo, twierdzi, bardzo dobrze. Jako 15-letni chłopak czasami grywał już w seniorskim zespole. Był rozgrywającym. Mówi, miałem dobrą kiwkę, dobrze podawałem i prawdę mówiąc, gdyby nie to, że kiedyś jeden z braci przyniósł do domu rękawice i zaczęliśmy się bić, prawda, to spodobało mi się to bardzo. I ponieważ miałem bardzo mocną prawą rękę, a tych rękawic oczywiście można było tylko z jednej korzystać, drugą owijaliśmy pięści ręcznikiem, na tą mocniejszą rękę zakładałem rękawice i nagle stałem się fałszywym mańkutem. A jednocześnie ćwiczyłem bardzo tą słabszą lewą rękę, żeby mocno przyłożyć starszemu o 4 lata bratu, prawda? No i mówi, i później ta odwrotna pozycja i bardzo mocny, kontrujący prawy sierpowy, to stał się moim znakiem firmowym. Faktycznie tak było, bo znakomicie z tej odwrotnej pozycji fałszywego mańkuta Marian Kasprzyk w całej swojej karierze korzystał. I tutaj też znów można powiedzieć, że takie sportowe szczęście się do niego uśmiechnęło, bo w jednej z takich walk, kiedy zaczynała się jako bardzo młody człowiek boksować już w rozgrywkach ligowych, zobaczyli go działacze z Bielska Białej, który miał wtedy bardzo mocną sekcję i wtedy zaczęły się pertraktacje. On nie był zdecydowany, bo chciał grać tak naprawdę w piłkę, jeszcze nie wiedział, w którą stronę pójść. No ale ostatecznie jednak propozycja była na tyle ciekawa, że przeniósł się do Bielska. Bardzo dużo mu dał też taki zwycięski pojedynek z dobrym pięściarzem niemieckim Wojtem, którego pokonał. To był pięściarz z NRD, wówczas już doświadczony i prawda, mający za sobą sporo cennych wygranych i porażka z kimś tak młodym i przede wszystkim kompletnie nieznanym jak Kasprzyk była sporą sensacją. A jeszcze większą była w debiucie ligowym, w pierwszej lidze, kiedy zmierzył się z Henrykiem Niedźwieckim. Henryk Niedźwiecki, pięściarz warszawskiej Legii, nie żyjący już, pan Henryk to przecież medalista Igrzysk Olimpijskich z 1956 roku z Melbourne. No i zwycięstwo Mariana Kasprzyka, no to już była naprawdę wielka, wielka sprawa. I jako młody chłopak już przymierzany został do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Tam oczywiście kwestią było to, czy on, czy jego późniejszy, bardzo bliski przyjaciel Jerzy Kulej pojedzie w naszej reprezentacji. Tak, także tutaj była sytuacja taka, że były Mistrzostwa Polski, przegrał Marian Kasprzyk z Kulejem. Werdykt był wprawdzie niejednogłośny. Stosunkiem głosów 3-2 wygrał Kulej.
Ale był przekonany absolutnie Kasprzyk, że to Kulej pojedzie na igrzyska. Kulej też był przekonany, że to on była przymiarka garniturów i tak dalej, więc wszystko szło mniej więcej w takim kierunku, ale tutaj nos trenera zrobił swoje. Legendarny Felix tam uznał, że Kasprzyk jest jego zdaniem zawodnikiem turniejowym. Do tego ma bardzo mocne uderzenie, będzie przewracał tam rywali na olimpijskim ringu i to on do Rzymu poleciał. I tam naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby stanął na najwyższym stopniu olimpijskiego podium. W walce o półfinał, więc o medal, bo wtedy już nie walczono, półfinaliści nie walczyli w odróżnieniu od Igrzysk Olimpijskich 1948 roku, gdzie Aleksandrkiewicz musiał jeszcze walczyć, stoczyć dodatkowo pojedynek o brązowy medal. Tu już nie. Spotkał się ze znakomitym pięściarzem Związku Radzieckiego, Ormianinem z pochodzenia, Yengibarianem. Yengibarian to był mistrz olimpijski z Melbourne, a więc wówczas aktualny mistrz olimpijski z 1956 roku. Wcześniej też, pamiętamy, wygrał Mistrzostwa Europy w Warszawie w 1953 roku. W ogóle znakomity pięściarz. Niewiele miał do powiedzenia w pojedynku z Kasprzykiem. Później był już potwornie zmęczony i w końcowej fazie pojedynku tam jeszcze zwracał uwagę Felix Sztam. Kasprzykowi uważaj, bo idzie głową, mówi i tak dalej. Ten mówi, uderzył go czołem, znaczy uderzył głową gdzieś tutaj w czoło, w okolicy łuku bryjowego. Zaczął od razu puchnąć. Tam jeszcze próbował paznokciem rozerwać skórę, żeby, prawda, pozbyć się tego krwiaka, bo wiadomo było, że jak to będzie dłużej, to już się nic nie da zrobić. Niestety nie dał rady, nie dał rady. Później, kiedy już lekarze wzięli go tam gdzieś w obroty w hotelu, to już było za późno. On jeszcze miał nadzieję, że może coś się da zrobić, lód, tu wszystko do rana, absolutnie dał lekarz. Wejdź w słowo, lekarz powiedział w jednym z wywiadów Marian Kasprzyk, że ma pretensje do lekarzy, którzy jego zdaniem pojechali wtedy na wczasy do Włoch, a nie zajmować się fachowo zawodnikami, bo mówi, że gdyby wtedy spuścili mu trochę krwi i tak dalej, być może nie byłoby takiego efektu, że nie dopuszczono by no go. Właśnie. Tym bardziej, że ci rywale zarówno w półfinale, jak i w finale byli absolutnie w zasięgu Mariana Kasprzyka. I bardzo prawdopodobne, bo oczywiście nie można niczego przesądzać, ale na pewno w tych pojedynkach po tej wygranej z najtrudniejszym rywalem, jakim był Yengibarian, Władimir Yengibarian, to zdobyłby prawdopodobnie złoty medal. I już byłby, prawda, mistrzem olimpijskim w 1960 roku. Rok później pojechał do Belgradu na Mistrzostwa Europy, tam zdobył medal brązowy. No ale to jest czas jego ogromnych perturbacji, problemów pozaringowych. No właśnie. Zaczęło się od sylwestrowej imprezy, gdzie poszarpał się z oficerem Wojska Polskiego. Tak. I tutaj to była jakby pierwsza historia, a później druga była jeszcze poważniejsza. Pamiętam, jak pan Marian mi to opowiadał, mówi, że było ich tam trzech. Sytuacja była taka, że wiedział, że jeżeli nie zrobi czegoś i od razu zdecydowanie, to może być problem, bo on tam powiedział, że taki w okolicach Bielska, on to określił taki cygański las i tam znajdowali różnych ludzi, prawda, nieżyjących. Tak powiedział, pamiętam to przed laty, jak z nim rozmawiałem, taka troszkę tajemnicza wypowiedź, no ale faktem jest, stało się, że wylądował w areszcie, później spędził tam bodajże chyba 8 miesięcy. 8 miesięcy i co najgorsze, on w pewnym momencie pomyślał sobie, no trudno, widocznie tak pisane, to w tej sytuacji zajmę się piłką nożną, o której też tak po cichu marzył, bo mówiłem o tym, że naprawdę był bardzo zdolny. Ciągle był bardzo młody, miał 22 lata. Piłkarzem, ale okazało się, że to jest dyskwalifikacja dożywotnia na wszystkie dyscypliny sportu. No to była naprawdę kuriozalna, tym bardziej, że później się okazało, że ten milicjant został wyrzucony ze służby za jakieś takie historie, no po prostu był jakimś awanturnikiem, mówiąc krótko. To też troszkę rzuciło, prawda, inne światło na tą całą sprawę. No zaczęła się, pamiętam, że głos zabrał wybitny prawnik, profesor Sawicki, na temat właśnie dożywotnich dyskwalifikacji, jakie one mają sens wychowawczy, szczególnie właśnie w takiej sprawie. No bo co? Człowiek odcierpi karę, przesiedzi w więzieniu powiedzmy rok, dwa, w zależności od wyroku, jaki jest, i później wraca, już nie ma nigdzie
i nie ma powrotu, zupełne odcięcie. Uważam, że to jest, jeśli chodzi o kwestie wychowawcze, absolutnie bezsensowne. No i wtedy też swoje zrobił i Felix Sztam. Takim kuratorem społecznym był przyjaciel i znakomity pięściarz, przyjaciel Mariana Kasprzyka, też mieszkający, walczący w Bielsku Białej, Zbigniew Pietrzykowski. No i ostatecznie stanęło na tym, że ta dyskwalifikacja została cofnięta. Pan Marian opowiada, jak przyjechał na pierwszy obóz kadry. No i mówi, pamięta takie sytuacje, że jeden czy drugi, no koniecznie z takich, którzy mieli z nim w kategorii płciowej rywalizować, wówczas aktualnie mistrz Polski, rzucił się na niego, prawda, jednego znokautował, później drugiego też potraktował ponownie. No i już w tym momencie czuł, że jest jakaś szansa. Jest jakaś szansa, żeby powalczyć o te igrzyska. Pamiętajmy, ale był że jeszcze w tej kategorii właśnie, był jeszcze Leszek Drogosz, który wrócił z sportowej, z emerytury, bo już zakończył karierę, ale wrócił, pokonał Mariana Kasprzyka w mistrzostwach Polski. No i wydawało się, że Leszek Drogosz, który od kilkunastu lat nie przegrał w Polsce żadnej walki, medalista igrzysk olimpijskich w Rzymie, trzykrotny mistrz Europy, że tam w Rzymie go oszukali w walce z Radoniakiem, w walce półfinałowej, ponieważ bali się, że ewentualnie może stanąć na drodze Nino Benvenutiego, najlepszego wówczas pięściarza włoskiego, późniejszego zawodowego mistrza świata. No i ten Leszek Drogosz, no czarodziej ringu, ten określenie nieprzypadkowe. No wydawało się, że w tym momencie, w tej rywalizacji z Kasprzykiem wychodzi na prowadzenie. I znów miał zresztą wielu swoich zwolenników, również we władzach Polskiego Związku Bokserskiego, ale Felix Sztam znów stawiał na Kasprzyka. No ale żeby wszystko było jakby tak lega artis, to na obozie w Cetniewie, w słynnym tym ośrodku przygotowań olimpijskich we Władysławowie, to taka mekka treningowa polskich pięściarzy, odkryta zresztą przez Feliksa Sztama, doszło takiego ostrego sparingu pomiędzy Kasprzykiem i Drogoszem, który miał ostatecznie zdecydować o tym, kto będzie reprezentował Polskę na igrzyskach w Tokio. No i cios, po którym pada na deski Leszek Drogosz, bije wściekły pięścią w matę ringu i krzyczy, wyśniło mi się. Wyśniło mi się. Pan Marian, który zresztą... Filmowa historia. Żył w przyjaźni lata całe, jak oni wszyscy, bo ja pamiętam, spotykałem ich, tam naprawdę te i żony się znały i to wszystko, taka była atmosfera naprawdę bardzo rodzinna. Opowiadał, że jak tutaj jechał z Bielska Białej, pociąg zatrzymywał się w Kielcach, wsiadał Leszek Drogosz, jechał do Warszawy, czy na turnieje Feliksa Sztama później, gdzie byli gośćmi honorowymi, czy też na różne inne imprezy, gdzie byli zapraszani, to często wracał, bo Leszek Drogosz nie mógł tego. Leszek, pamiętam, był nieprawdopodobnym takim ambicjonerem, a w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu jak prawdziwy wielki mistrz nienawidził przegrywać. Pamiętam zresztą osobiście, jak z nim kiedyś wygrałem w ping-ponga na... To był obóz w Giżycku. Przygotowali się młodzi pięściarze, Andrzej Gołota, wtedy 17-letni Darek Michalczewski, Janek Dydak, nieżyjący już dziś, do Mistrzostw Europy w Kopenhadze w 1986 roku. Ja tam na oczach tych młodych chłopaków ograłem Leszka Drogosza, który był znakomitym ping-pongistą, oczywiście jak był młodym przede wszystkim człowiekiem, no bo grał nawet w lidze chyba drugiej. No, za trzy dni za mną chodził, żeby dał mu rewanż i kiedy mnie ograł w tym rewanżu, dopiero widziałem, że się rozluźnił, że się lepiej poczuł. Po prostu nienawidził przegrywać. I Marian Kasprzyk mi ciągle wracał do tej sytuacji. Mówi, że kiedyś raz się znerwowałem, mówi, no to palnąłem cię, padłeś na deski, o czym tu więcej gadać, prawda? Ale mimo tego knockdownu tam wtedy, to też jeszcze była taka opcja w Polskim Związku Bokserskim, że też nie brakowało głosów, że to jednak Drogosz. Ale Drogosz sam uznał wtedy wyższość Mariana Kasprzyka i życzył mu sukcesu w Tokio. Także wtedy się naprawdę bardzo, bardzo ładnie zachował. Brązowy medal na igrzyskach w Rzymie zdobył w kategorii lekko półśredniej, a na igrzyskach w Tokio wystąpił w kategorii półśredniej. Tak, tak. I to już była jego kategoria, bo wiadomo, że już wtedy w kategorii lekko półśredniej walczył Jerzy Kulej. To była jego waga, 63,5 kg. Natomiast w kategorii półśredniej, czyli wagę wyżej, walczył Marian Kasprzyk.
Zresztą Marian Kasprzyk opowiadał mi, że bo tam były takie historie, jak to wyglądało wtedy w tym więzieniu, jak był. Okazało się, że tam bardzo pomagał mu ówczesny dyrektor tego więzienia, umożliwiał mu treningi. A więc to nie było tak, że on był zupełnie odcięty od, prawda, tego. Choć był prowokowany podobno przez... No, mówi, że ludzi. Tak, ale to więcej było takiego opowieści. Tam problemu specjalnie większych nie miał. Natomiast najważniejsze było to, że mógł trenować. No i później doszło, już miał trudną drogę do finału. Miał bardzo dobrych pięściarzy, chyba wygrał dwie walki niejednogłośnie, 3-2 z Carpettim, z Włochem, bardzo trudny pojedynek półfinałowy. No i dobry znajomy w finale, pięściarz Ryszard Tamulis, jak on na niego mówił, Rysiek, ponieważ świetnie mówił po polsku. Tamulis, ale oczywiście jak był z ekipą, no to nie ujawniał się tym, że zna dobrze język polski, raczej starał się po polsku nie mówić. Też mańkut, to znaczy też walczący z odwrotnej pozycji, bo jak powiedziałem już, Marian Kasprzyk nie był urodzonym mańkutem, tylko był praworęcznym przestawionym na pozycję odwrotną, czy tak zwanym fałszywym mańkutem, ale obaj walczyli, prawda, prawa ręka rozpoczynała akcję. No już chyba w pierwszej rundzie doszło do załamania Beneta. Beneta to jest kciuk po prostu, bardzo popularna, taka powiedziałbym częsta kontuzja u pięściarzy, no ale wymagająca leczenia operacyjnego. Mieliśmy takiego znakomitego lekarza, chirurga, doktor Moskwa, który świetnie to robił. Grudzień miał 3 operacje, 3-krotnie miał tego Beneta. Jakoś później dawał radę, najlepszy dowód, że przecież był mistrzem i wicemistrzem olimpijskim i wygrywał mistrzostwa Europy. No i wtedy bolało piekielnie, mówi Marian Kasprzyk, kiedy Sztam to zauważył, zapytał to, co poddać, a mówi, odpowiedziałem wtedy, nie panie Felu, smarujemy dalej. Prawda? Tak dokładnie powiedział, smarujemy dalej. No i później w końcowej mówi, gdyby nie ta kontuzja, to prawdopodobnie wygrałby to przed czasem, bo był w strasznym gazie. Ale później w tej końcówce jeszcze chciał zaakcentować, kilka razy uderzył nawet tą... nawet jak robiłem zwód, to piekielnie bolało, nawet nie uderzałem. Ale mimo to w końcowej fazie jeszcze zadał kilka ciosów tą ręką. Ręka tak spuchła, że trzeba było rozcinać rękawicę, żeby ją zdjąć. Pierwszą kartkę Stasio Zalewski pisał do niego, te kartki wypełniał, bo on, nie wiem, bo prawą ręką pisał, prawda, ale to była prawa ręka złamana. I Stasio Zalewski pierwszą właśnie wysłał do dyrektora więzienia tą kartkę z pozdrowieniami, a jeszcze mówi, a co pan sobie pomyślał, stojąc na najwyższym stopniu podium, kiedy słuchał Mazurka Dąbrowskiego, przypomniał sobie pan na pewno te wszystkie chwile, kiedy dożywotnia dyskwalifikacja, więzienie i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem tylko jedno, ach wy dziady. No, to było takie coś. On z tym wąsikiem wyglądał, stylizował się na Laszlopapa. Tak, tak. No i cóż, potem był podobny, pojechał... Ale był bardzo podobny, ale mówi, że w ogóle nie widział żadnych walk wtedy, bo to był starszy Laszlopap. Spotkali się po latach właśnie na Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Zrobili sobie wspólne zdjęcie. Laszlopap też praktycznie, jego warunki fizyczne, tylko wyższa kategoria. Podobny wzrost, tylko nogi miał takie bardzo mocno krzywe Laszlopap, ale też taki charakterystyczny wąsik, podobna fryzura i też te piekielnie mocne, odwrotna pozycja, a więc mańkut i bardzo mocne ciosy nokautujące sierpowe. Tak to wyglądało. Pojechał na igrzyska jeszcze do Meksyku w 1968 roku. Tam jest słynna historia z jego spodenkami i tak dalej. Tak. Natomiast no, medalu nie udało mu się zdobyć. Przegrał 1-4 bodaj z Amerykaninem Munozem. Munizem. Tak. Muniz to mówi, pan Marian mówi, że był w najlepszej formie, jeśli chodzi, gdyby tak miał porównywać, do jakich igrzysk był najlepszy przygotowany, był najmocniejszy, to twierdzi, że najmocniejszy właśnie był w Meksyku. A czy jadąc do Meksyku, prawda, czuł się wspaniale. Do tego miał już ogromne doświadczenie, spokój i tak dalej. I nie wiedzieć dlaczego, mówi, już idąc do ringu, nagle poczuł, że mu nogi drętwieją. Także mówi, takie dziwne uczucie i mówi, że tam jeszcze chciał Stasio Zalewski mu pomasować, on nie chciał, mówi, to chyba to mi był błąd, bo jednak powinno się było to zrobić. No i kiedy weszli do ringu, jeszcze zrobił taki skłon, nachylił się, prawda, charakterystycznie zrobił taki przysiad, zdecydowany, głęboki,
pękła guma od spodenek, pękły spodenki. Była minuta na zmianę, no nie było żadnych szans pobiec w ogóle do szatni, bo to było dość daleko tam. No i w tym momencie no, rozpacz totalna, no, panika można powiedzieć. Stasio Zalewski mówi, dobrze, no ściąga swoje, śmiech na widowni. W ogóle mówi, historia taka, no nie z tej ziemi, ściągnę te swoje. Majteczki dał Kasprzykowi. Kasprzyk no, w tym wszystkim no, taki troszkę rozkojarzony przede wszystkim. No, walka była w miarę równa. Muniz później walczył o zawodowe Mistrzostwo Świata. To był naprawdę dobry pięściarz, chociaż tam sukcesu wielkiego na igrzyskach nie osiągnął. No i w ten sposób odleciały marzenia wraz z tą sytuacją o kolejnym olimpijskim medalu. Co ciekawe, to jest sytuacja niesamowita. Ale Marian Kasprzyk nigdy nie zdobył tytułu mistrza Polski. No właśnie, to jest fenomen, ale mówił o tych czasach, że miał taką niesamowitą elitę zawodników wokół siebie. I mówi sędziowie, też go nie za bardzo chyba go lubili. Mówi, nie wiem dlaczego na przykład w tej walce z Zakrzewskim, w tym swoim finale, kiedy wydawało się, że spokojnie wygra z Zakrzewskim i wreszcie zostanie mistrzem polskim. To już było po igrzyskach, w Meksyku. No i tam mówi, było zderzenie głowami, absolutnie nie czuję się winy, nigdy nie byłem typem faularza. No i jego zdyskwalifikowali. Minęły lata, spędzał swoje życie spokojnie już jako zawodnik poza karierą zawodniczą. No i nastąpił moment niesamowitego uduchowienia związany z tym, że zapadł ciężko na zdrowiu, zachorował na nowotwór. Tak, to była sytuacja, pamiętam, pojechałem do niego już wiele lat po tej sytuacji. Kiedy już jego żona była ciężko chora na stwardnienie rozsianą, on się nie opiekował. Pamiętam, robiłem taki wielki wywiad na całą kolumnę do Rzeczpospolitej. Pana Mariana oczywiście poznałem wcześniej jeszcze, to były lata, kiedy on już oczywiście zakończył karierę. Poznał mnie z nim Wiesław Rutkowski, wybitny polski pięściarz, który zresztą w jednym ze swoich pierwszych pojedynków takich ważnych pokonał Mariana Kasprzyka, walcząc jeszcze w kategorii półśredniej. Rutkowski 10-krotny mistrz Polski, mistrz olimpijski, mistrz Europy itd. itd. Poznałem i wtedy pamiętam tą historię takiego pokoju, zostałem tam zaproszony, pan Marian siedział i przypominał mi, nie wiem dlaczego, Dona Corleone, ojca chrzestnego. Prawie nic nie mówił, wszyscy odnosili się do niego z ogromnym szacunkiem. To jeszcze był pan w sile wieku, z tym takim już lekko siwiejącym wąsem, ale biła z niego jakaś nieprawdopodobna charyzma. Nie wiem, czy on tam powiedział parę słów wokół tego, powiedzmy, krótkiego spotkania, w którym ja miałem okazję jako młody dziennikarz uczestniczyć i chłonąłem to wszystko każdym porem całego ciała, bo to byli naprawdę wielcy, wielcy mistrzowie i to dostąpiłem, tak jak powiedziałbym, no to było dla mnie ogromne szczęście, że miałem możliwość ich poznać, porozmawiać z nimi, a z niektórymi się nawet zaprzyjaźnić, prawda? Tak jak chociażby z Wiesławem Rutkowskim. No i to, co jeszcze powiedziałeś, bo jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć, że te wszystkie, ta cała niesamowita historia życia Mariana Kasprzyka to przecież zaowocowała tym, że powstał film Bokser. Film Bokser z Danielem Olbryskim w roli głównej. Zresztą pan Marian mówi, że bardzo fajnie go zagrał, chociaż tam jedna scena mu się nie podobała, z tym kastetem. Mówi, ja w życiu bym nie założył kastetu, żeby komuś kogoś uderzyć, żeby na kimś się zemścić, prawda? To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Później i Bogdan Tomaszewski, który był autorem, współautorem scenariusza, no też się jakby przyznali do tego, że to było niepotrzebne. Takie podkręcenie tutaj było, jak na tamte czasy, absolutnie zupełnie niepotrzebne. Leszek Drogosz grał tam siebie samego, zresztą znakomicie. Leszek Drogosz to przecież wybitna postać, jeśli chodzi o ring, ale też świetny aktor, bo grał między innymi przecież u Andrzeja Wajdy również. Także, ale przechodzimy do tej sytuacji tego nowotworu, który był rok 92. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, żona zrobiła kaczkę Mariana Kasprzyka i nagle mówi jakiś ten, nie mógł przełknąć tej kaczki. Bo coś tutaj, poszli do lekarza, rentgen, i nagle się okazuje, że jest w przełyku tutaj gdzieś guz wielkości, o średnicy 6 cm. Myślę, że ugięły się pod nim nogi, a więc profesor powiedział, błyskawiczna operacja konieczna.
No wycięto mu wówczas tak, cały żołądek, kawał przełyku. Także mówię, ale miałem 53 lata, byłem bardzo mocny fizycznie i psychicznie byłem bardzo, bardzo mocny. Po tygodniu, mówi, już schodziłem o własnych siłach z 7 piętra, tylko na górę wjeżdżałem windą. Natomiast po miesiącu od tej operacji prowadził już treningi z taką zaprzyjaźnioną grupą kickbokserów i mówi, jak uderzyłem, to fikali. Bo tak pan Marian miał takie fajne określenia, mówi, no jak to jest, mówi, jak obserwował tam polski boks, prawda, że biją, biją, nikt nie fika, mówi, ja biłem i fikali. Także tak to mniej więcej. Do dzisiaj pojawia się na dużych imprezach, na meczach międzypaństwowych. No pamiętajmy, to jest jedyny żyjący z tego fantastycznego składu, który wówczas na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio dokonał rzeczy niezwykłej, zdobywając 7 medali, w tym 3 złote, to z zawodnikami Związku Kolejskiego wygraliśmy po kolei, czyli kategoria lekka, lekko półśrednia i półśrednia. I tutaj no, trzeba przyznać, że jak był ciężko chory, to wielu z tych jego przyjaciół myślały, że to już nadchodzą ostatnie dni. Pana Mariana Jerzy Kulej zebrał, zrobił taką zrzutkę, prawda, sam osobiście tam zawiózł te pieniądze Marianowi Kasprzykowi. A później, mówi, no bieda była, mówi, duża generalnie, ponieważ żona się zachorowała, to się rzadko zdarza, ale w takim już dojrzałym wieku zachorowała na stwardnienie rozsiane. Pan Marian się opiekował nią do ostatniej chwili. Tak mówiła, że chce umrzeć w domu, nie w hospicjum. Tak, tak, nie chce absolutnie, opiekował się, no ona już potem nie była w stanie sama zamknąć oczu. Także opiekował się, w końcu jeszcze wziął w ostatniej chyba chwili z nią ślub i poczuł wtedy naprawdę ogromną ulgę. Umarła na jego rękach. Pamiętam te nasze rozmowy, takie bardzo, powiedziałbym, intymne, dotyczące tych chwil. I jeszcze wcześniej, to było kilka lat po tej operacji, nagle, mówi, nastąpił taki w jego życiu przełom. Zaczął, pomyślał sobie, że to jednak nie jest przypadek, że jemu to życie zostało darowane, że nie było przerzutów, że żyje po prostu, że może się cieszyć życiem. No i wtedy już, prawda, i najbliżsi, i nieco ci, którzy się z nim żyli, spotykali, zobaczyli innego Mariana Kasprzyka, takiego uduchowionego Mariana Kasprzyka, który się ma taki dzień zaczynający się od modli, to do różańca, do kościoła, później na grób, jak już żona zmarła, na grób żony. I to był Marian Kasprzyk, który często, ale w sposób nienachalny, bardzo subtelny, delikatny, też wpływał na tych swoich kolegów, których miał. Jakby nawracał ich z takiej pogańskiej drogi na drogę wiary i Kościoła. Zaczął sam robić piękne różańce, prawda, w barwach olimpijskich wszystkich kontynentów. No fajnie o tym opowiada, widać, że się z tym dobrze czuje, bije z niego niesamowita energia, ciepło. Ja pamiętam, że jak bywałem tam u niego w Bielsku-Białej, czy też miałem okazję spotykać go w różnych sytuacjach, to dosłownie wystarczyło kilkanaście minut, jak byłem u niego w Bielsku, to oczywiście było kilka godzin, no że wychodziłem tam z tego jego skromnego domu jakby zdrowszy, szczęśliwszy. No miał, ma takie jakby, jak Jurek Kulej opowiadał kiedyś, że ma zdolności uzdrawiania dotyku ręką, prawda, i to się okazało, że to się sprawdza. No to Marian Kasprzyk ma coś takiego, że tak oddziałuje bardzo pozytywnie na psychikę. To też jest człowiek, który mógł być bardzo bogatym człowiekiem, gdyby kiedyś zdecydował się zostać za granicami kraju, bo przecież też miał takie propozycje. To też był człowiek stworzony do tego, żeby zostać zawodowym mistrzem świata. On miał styl absolutnie zawodowy i jestem przekonany, że byłby czempionem zawodowego boksu, no ale myślę, że nie żałuje, no, że jest szczęśliwy z tego, co ma. Nie zwraca specjalnie uwagi na jakby dobra takie przyziemne. Złoty. Doczesne. Doczesne. Złoty medal olimpijski zdobyty w Tokio oddał tak cicho, nikt o tym tak naprawdę nie wiedział, na Jasnej Górze, także i jednocześnie z przysięgą, że nie tknie alkoholu. Proszę Państwa, wspaniała świetlana postać, taki chodzący w tej chwili anioł, rzeczywiście człowiek, który miał niezwykle interesującą biografię, Marian Kasprzyk. Życzymy długich lat jeszcze
w zdrowiu naszemu mistrzowi olimpijskiemu. Ja dziękuję Januszowi Pinder za te wspaniałe wspomnienia związane z tym naszym czempionem. No ja zapraszam Państwa oczywiście do oglądania kolejnych odcinków Śniadania z Boksem, także tych poświęconych tylko i wyłącznie mistrzom olimpijskim, ale także wybitnym pięściarzom, którzy w naszej reprezentacji występowali.